No, nie jest to piątek, nie jest to nawet sobota. Mamy już nawet późny niedzielny wieczór, a my z Natalią jesteśmy w dwóch różnych miejscach i dopiero teraz chcemy Wam wrzucić nasze nowe, aktualne Teraz czytam. Mamy jednak nadzieję, że nam to wybaczycie, bo książki i tytuły, o których mówimy, są tego warte. Po pierwsze, moja skromniejsza koleżanka nie zadbała w filmie, który już mi wysłała, o to, żeby opowiedzieć Wam o tym, co wszyscy inni poza nią czytali. A mianowicie, mam nadzieję, że widzieliście to na naszym Facebooku. A jeżeli nie widzieliście, to Was tam odsyłam, bo znajdziecie tam link, zresztą umieszczę go też w opisie filmu. Dlatego, że mam nadzieję, że czytaliście w ten weekend, podobnie jak ja, Wysokie obcasy. A najbardziej czytaliście w nich ten okładkowy, piękny wywiad z naszą ulubioną, nieocenioną Zadie Smith, który to wywiad przeprowadzili razem Michał Nogaś i nasza Natalia. Jak pamiętacie, kiedy oni byli w Londynie, ja prowadziłam spotkanie z Jackiem Denelem. Zapis tego spotkania też dzisiaj wylądował na naszym kanale, więc to taki element przeprosin. Jeżeli kupiliście Wysokie obcasy, to znaczy, że mieliście też lub macie Gazetę Wyborczą, a w Gazecie Wyborczej z kolei mogliście znaleźć mój tekst. Muszę go teraz znaleźć, bo znajdywanie nie jest moją mocną stroną. Dajcie mi chwilę. O, właśnie. Wyjmę go dla Was. 24 strona i to są młodzieżowe nowości. 5 książek, o których Wam troszkę napisałam. Ten tekst jest też u nas na Facebooku, jakby ktoś chciał przeczytać. I o tych 5 książkach, czyli Gdy tu dotrzesz, Alcatraz kontra bibliotekarze, tom 3, Krzywda, Good Days i Slash. Mogę Wam opowiedzieć więcej, jeżeli będziecie tym zainteresowani, tylko dajcie znać w komentarzach, które z tych książek Was interesują. Good Days, Krzywda, Slash, wyłoniłeś się spoza kadru. O, Justyna Słuchacka też się wyłoniła spoza kadru. Slash, jak pamiętacie, to druga część fanfika, który bardzo polecałam swego czasu. O tych dwóch książkach też warto sobie porozmawiać, ale jeżeli interesują Was młodzieżówki, więc proszę o sygnał. A dwie książki, których ze sobą nie mam, to o nich na pewno jeszcze trochę powiemy, dlatego że wydawnictwo UV obiecało nam książki na konkurs. Więc będzie konkurs, ale do rzeczy, bo książka, którą czytałam, dlatego że już przeczytałam i przeczytałam ją, słuchajcie, 2 razy w ciągu 3 dni. Dlatego, że od środy do piątku byłam w Gdyni i przeczytałam Mikrotyki Pawła Sołtysa jadąc do Gdyni i przeczytałam je jeszcze raz, wracając z Gdyni. I prawdopodobnie przeczytam je jeszcze parę razy, dlatego że jest to książka absolutnie tego warta. Jak pewnie wiecie i z naszych filmów, z tego, co często mówimy na kanale... ja nie jestem specjalną fanką opowiadań. To nie jest tak, że nigdy nie czytałam dobrych opowiadań, to nie jest tak, że nie ma dobrych opowiadaczy, ale ja jednak, jak już wchodzę w książkę i pokocham bohaterów, czy zafascynują mnie jakieś charaktery, to chciałabym wiedzieć o nich więcej i więcej i więcej. Opowiadania mają to do siebie, że jak dla mnie kończą się za szybko. A jak kończą się za szybko, no to potem mam rozdarte czytelnicze serduszko i wielka szkoda i chciałabym przecież wiedzieć, co dalej, a nie wiem. No i klops. Z mikrotykami jest inaczej, bo to naprawdę są mikroopowiadania, takie niektóre liczą po 4 strony, napisane czymś na kształt, myślę, że autor Paweł Sołtys, którego znacie na pewno z muzyki, nie obrazi się za to określenie, ale to jest dla mnie proza poetycka. To nie są opisane i wyrażone wprost miejsca, to jest trochę takiej magii. Autor naprawdę doskonale włada słowem i byłam zachwycona tą książeczką. Ona mi troszkę w pewnym sensie takim pozytywnym przypominała książki Michała Cichego, gdzie też się snuje taka opowieść spokojna. No i w mikrotykach też tak jest. Poznałam dzięki nim Warszawę, jakiej nie znam, dlatego że mieszkam w Warszawie od 4 lat i jakoś niespecjalnie często zapędzam się na przykład na grochów i nie bywam w barach takich jak Bar Stokrotka, opisany w tych opowiadaniach. Ale myślę, że to książka, która spodoba się nie tylko warszawiakom i tym, którzy stolicę jakoś ukochują, dlatego że to po prostu książka o ludziach, o obserwacjach. Narrator naprawdę
pięknie opisuje to, co widzi, rzeczywistość. Czasem bardzo proste rzeczy, bez jakiegoś wielkiego napięcia, ale język, którego używa, jest naprawdę, naprawdę wspaniały. I chciałam Wam przeczytać jakiś fragment. O, na przykład taki. Wypiliśmy jeszcze trochę pliski i wróciliśmy do domów. Profesor Kruk coraz rzadziej się pojawiał w Stokrotce. Zdrowie odradza, mówił. Jakieś zmiany się tam zaczęły zresztą, wykruszyła się gwardia cowieczorna i ja sam niemal przestałem bywać. Dzwoniliśmy czasem do siebie pogadać, gdzieś tam się umawialiśmy, ale częściej kończyło się na obietnicach niż spotkaniach. Tam, gdzie Stokrotka, dziś jest weterynarz. Profesor Kruk też od paru miesięcy sprawdza, jak może hulać lekka zwinna dusza, po takim chudziutkim facecie pewnie jeszcze lżejsza od innych. Powinny się takich facetów rodzić setki, ale wiadomo, rodzą się przeważnie samolubne sukinsyny. Czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Po prostu. To jest chyba... Przepraszam, wiem, że zabrzmi to samolubnie, jakoś tak egoistycznie, ale mam bardzo mało czasu, żeby czytać coś więcej niż raz. Czasem raz jest problem. Jeżeli tę książkę przeczytałam dwa razy w tak krótkim odstępie, to ona naprawdę dla mnie jest wyjątkowa. Więc oddaję głos Natalii, którą tak naprawdę już słyszałam, więc wiem, o czym Wam opowie. A Natalia nie zadała kultowego i kluczowego co weekendowego pytania, które pozwolę sobie zadać Wam teraz. Znacie je. Czyli zanim oddam głos do studia na Mokotowie, zapytam Was, co Wy teraz czytacie. Na krótkiej przerwie, dzisiaj dzień wielkich wyznań. Uwaga! Nazywam się Natalia i jestem snobem literackim. Takim określeniem nazwał nas, wielbicieli literatury z wysokiej półki, mój redakcyjny kolega Wojtek Orliński, kiedy pisał o książkach Dana Browna. I tak, przyznaję, wolałabym Wam opowiadać o nowej książce Juliana Barnesa, na przykład, ale ku mojemu i być może waszemu również zaskoczeniu będę dzisiaj opowiadać o tej książce. Zdjęłam jej okładkę, bo wydaje mi się, że w tej wersji jest ładniejsza. Czytam Dana Browna, dlatego że będę rozmawiać z autorem tej książki, książki Początek, już w tym tygodniu, więc przygotowuję się do tego wywiadu. I muszę Wam powiedzieć, że moje snobistyczne serduszko jest bardzo zaskoczone, bo książkę Dana Browna czyta mi się naprawdę bardzo dobrze. Raczej nie będzie to książka, którą wybiorę do mojego top 10 roku 2017, ale naprawdę bardzo przyjemnie spędza mi się przy niej czas. To jest książka, w której głównym bohaterem jest znowu specjalista od symboli, profesor z Harvardu Robert Langdon, który tym razem musi rozwiązać zagadkę dotyczącą pewnego technologicznego geniusza, który najpierw ogłasza, że dowiedział się czegoś takiego, co wstrząśnie całą ludzkością i zmiecie z powierzchni Ziemi wszystkie religie. A później, na chwilę przed ogłoszeniem tego wielkiego odkrycia, zostaje zamordowany. Profesorowi Langdonowi w rozwiązaniu tej zagadki pomoże, uwaga, uwaga, sztuczna inteligencja. Ja słyszałam różne opinie o tej książce, również od wielbicieli Dana Browna, którzy twierdzą, że to jest naprawdę zła książka jak na Dana Browna, ale tak jak mówię, jak nie jestem wielbicielką literatury gatunkowej, co już o mnie wiecie, nie czytam kryminałów, nie czytam książek sensacyjnych, no to ta książka naprawdę mi się podoba. I wydaje mi się, że dotyka też ważnych tematów współczesnych, to znaczy na przykład rozwoju nauki i tego, jak szybko to się dzieje teraz i tego, że zupełnie nad tym chyba już nie panujemy. Więc Dan Brown, jak to Dan Brown, ucząc bawi, bawiąc uczy, chyba przede wszystkim bawi,
ale no cóż, jako nawrócony snob literacki, jak skończę z Brownem, pewnie wrócę do Barnesa albo do kogoś jeszcze innego, ale taki odpoczynek dla mózgu, weekendowo, prawda, jest okej. Okay. Więc rozgrzeszam wszystkie pozostałe snoby, jeśli tam gdzieś jesteście i macie ochotę poczytać coś lekkiego przez weekend. Jest spoko.